Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. Chyba cię pojebało, dziewczynka. Masz auto tutaj? Mam, a co? To możemy teraz do niego pójść. Chodź. Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłaś? Pytam się ciebie! Całą noc byłaś u koleżanki! Przepraszam. Mogę się z domu wyprowadź! Nie wysiądę tutaj, na środku ulicy. Dostałaś prezent? No, a teraz spierdalaj, bo się śpieszę. Przecież ci dobrze było, co nie? Milena! Miękki, zawszony pokaz! Teraz sam sobie będziesz pojawalił, bo takiemu to żadna nie obciągnie! Co tak same na zakupach jesteście? Szwędamy się. Może coś fajnego natrafimy? A wieczorem to wybijacie gdzieś? No w końcu piątek jest. Zobaczymy. No ale czekajcie, dziewczyny, no, poczekajcie. Bo ogólnie jest taka akcja. Z kumplem rozmieniliśmy domówkę, no i może byście podbiły, no. Może. Ty, to weź mi pory do siebie numer, ja zadzwonię co jak, okej? No zadzwoń co możesz. Okej. 888-290-132. Odezwę się. Robiłaś to już kiedyś? A z Michałem? Wiesz, na początku może trochę boleć, ale później jest nawet fajnie. Nie, wcale nie bolało. Od razu miałam orgazm. Zawsze mam. Możesz sobie taką maść specjalną w aptece kupić, albo wazeliną posmarować. To ci lepiej wejdzie, nie? Tylko generalnie nie mów, że jesteś dziewicą, bo się może trochę przestraszyć. Faceci tacy są. Niezbyt odważni i tchórzliwi wręcz. Wolą kogoś innego puścić na rozeznanie terenu, co by im przeorał, nie? Takie czasy. Pan jest nowym facetem mojej mamy? Kupił mi pan telefon? Tak chcesz zadowolić dziewczynę? Co to miało być? Dwa stęknięcia? O, dwusekundówka! Rekordzista. Ala przyszła do Michała, a mu zwiędła pchwała. No chodź, nie będziemy stały jak te pisty. Czemu go nie podgoniłeś? Miałeś nikomu nie mówić. Powiedziałam tylko Kai, żeby ją pocieszyć. Nie moja wina, że wszystkim rozgadała.